Dzień dobry tym, którzy mnie słyszą. Mam na imię Rysiek, mieszkam w Katowicach. Chciałbym nawiązać do takiej osoby, jaką był Raymond Franz i do książki, którą napisał, Kryzys sumienia. Książka ta opisuje chore wytyczne ciała kierowniczego, które później te wytyczne były wprowadzane do zborów świadków Jehowy. On tam dokładnie opisuje, jak przebiegały spotkania ciała kierowniczego o tym rzekomym, coraz jaśniejszym świetle. Bardzo często te spotkania nie były oparte na wzorcu biblijnym, jak oni to twierdzą, że naśladują apostołów. Raymond Franz był bratankiem Williama, Friderica Franza. William Frederick to były prezes Towarzystwa Strażnica. Ponatanie noże i pełnił tę funkcję do śmierci, do swojej śmierci w 1992 roku. Raymond Franz usługiwał w ciele kierowniczym razem ze swoim stryjkiem w latach 1971 do 1980 roku. Potem zrezygnował z tego, żeby przestał być członkiem ciała kierowniczego, potem został wykluczony. On to wszystko opisuje w książce Kryzys sumienia. Zachęcam Was, szczególnie świadków, do przeczytania tej książki. Ja przeczytałem ją jeden raz w całości, za drugim razem prawie w całości, więc prawie dwa razy ją przeczytałem. Ciekawa książka, wartościowa. Ciało kierownicze nie wspomina o tej książce. A co ciekawe, nie wspomina o Rajmundzie Franzie w książce Głosiciele Królestwa Bożego. A wspominają o innych członkach ciała kierowniczego. Yy, od roku 1971, tam do początków lat 90, bo w 95 roku ta książka. Głosiciele królestwa została wydana. No właśnie, ciekawe, czemu yy, pominęli milczeniem, że w ciele kierowniczym przez 9 lat był Raymond Franz. Yy, no ja wiem, bo Raymond Franz pisał o faktach, o prawdzie, ale o czymś, co było bardzo niewygodne dla członków ciała kierowniczego. Dlatego ta osoba została przemilczana. Więc zachęcam, żeby zapoznać się w internecie z życiorysem Raimunda Fransa i ściągnąć sobie na przykład w internecie z pomocą PDF-u książkę Kryzys sumienia, albo można też ją nabyć. Można ją zamówić w księgarni Sharon w Ustroniu. Dane są w internecie. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, kolejnych dni w tym kończącym się 2019 roku. Pozdrawiam Rysiek z Katowic.